co przeważyło nad Pana decyzją? Wielokrotnie to już mówiłem, zapisałem to w moim oświadczeniu, które przekazałem przewodniczącemu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej. O mojej decyzji zaważyła sytuacja związana z grudziąckim szpitalem, z tym, że moim zdaniem prezydent nie sprawuje należytej kontroli nad dyrektorem tego szpitala. Z kolei dyrektor szpitala prowadzi finanse tej instytucji w sposób absolutnie karygodny na to, na co mamy dowody w postaci dokumentów Naczelnej Izby Kontroli, jak i RIO. No, spotkał się Pan od razu tutaj z dużą krytyką, prawda? Pana słowa i Pana oświadczenie w dosyć silny sposób odbiło się od Pana dotychczasowych kolegów. Myślę, że to jest zrozumiałe, ale... Rozmawiał Pan z nimi może, jakoś próbował ich nakłonić, żeby bardziej w taki sposób aktywny może, powiedzmy, albo silniejszy wpłynąć na to, co dzieje się w szpitalu i na to, w jaki sposób Pan Prezydent sprawuje kontrolę. Znaczy, wiele naszych spotkań klubowych było bardzo burzliwych i obfitujących w swego rodzaju kłótnie. Niemniej jednak ja zupełnie nie godzę się z tym sposobem sprawowania funkcji radnego, jaki proponują moi koledzy, czyli z narzucaniem woli większości pojedynczym radnym. Moim zdaniem każdy ma swoje sumienie, swoje poczucie odpowiedzialności, swoją uczciwość i tym powinien się kierować. Nie godzę się na to, żeby ktoś narzucił mi przez dyscyplinę partyjną to, żebym robił jakieś rzeczy wbrew sobie albo wbrew temu, co uważam dobre za tego miasta, dla tego miasta. A tak to właśnie miało wyglądać. No dzisiaj, jeżeli przejdzie ta uchwała, jak Pan ocenia, co dalej? Czy to będzie już po prostu ten ostatni krok, który może w taki bardzo negatywny sposób odbić się na całej tej tak zwanej restrukturyzacji? Jestem pełen nadziei, że dzisiaj uda nam się projekty uchwały wycofać z porządku obrad tej sesji, a tym samym, że będziemy mieli czas na to, żeby dobrze się do tego przygotować, żeby zebrać pełen komplet informacji na temat tego, jak to należy zrobić i konsekwencji, jakie się z tym wiążą. Co więcej, tej wiedzy nie potrzebują tylko radni, ale również mieszkańcy naszego miasta, bo niestety jestem absolutnie przekonany, że większość mieszkańców Grudziądza nie zdaje sobie sprawy z ogromnych konsekwencji, które dotkną bezpośrednio ich. Bo jeżeli będziemy płacić 15 milionów każdego roku na spłatę długów szpitala po tej czarodziejskiej transakcji, to się naprawdę odbije na nas wszystkich. Panowie, ale również i opozycja, w sumie wielu radnych, podejmując głos już od grudnia zeszłego roku, wielokrotnie domagało się konkretów, czyli planu restrukturyzacji, konkretnych terminów realizacji kolejnych etapów. Jak wy się czujecie? Jesteście praktycznie ignorowani już dosyć długo. Ale moja decyzja jest odpowiedzią na to pytanie. Poczułem się tak, że stwierdziłem, że do tego grona nie należę, należeć nie chcę. Ale jak Pan sądzi, czy to po prostu jest jakieś takie przedłużanie, czy po prostu Pan Prezydent nie jest w stanie wydobyć tego planu restrukturyzacji od Pana Dyrektora? Bo Dyrektor co prawda prezentował tutaj na sesji, prawda? Jednak to były takie trochę ogólniki. Jest to dowód pewnej niemocy, co nie najlepiej świadczy niestety o Panu Prezydencie.